Rozumiecie? Że się śpiewa po prostu historię rodziny. W ogóle się wszystko, cała muzyka wyszła z momentu zapowieści. Ludzie też przez muzykę rozmawiają. Rozmawiali, tak jak on mówił, że wioski ze sobą rozmawiają. Na tych momentach się spotykali. Oni się spotykali z pracownictwa, dlatego te utwory trwają bardzo długo. Ludzie się musieli dogadać. Przyjechaliśmy do Sejn jako zespół Into the Roots, Piotr Masiewicz Into the Roots, znany i rozpoznawany w kontekście pewnych obszarów eksploracji muzyką etniczną, w której łączymy oczywiście improwizację, dużo muzyki jakby jazzowej, z której wywodzę się jako lider, ale zapraszam też właśnie do projektu muzyków, którzy są rdzennymi muzykami z różnych stron świata. I teraz właśnie jest to Mustafa El Budani, który przyjechał z nami w naszym trio z Pawłem Szpurą. I przywiózł swoje tradycyjne songi, pieśni, utwory muzyki gnały z Maroka, które poznajemy, które zaprezentujemy tutaj na koncercie, a do których udało się zrobić właśnie takie aranże, aby wprowadzić właśnie orkiestrę klezmerską, sejeńską w klimat właśnie marokańskiej muzyki. Więcej powietrza idzie niż bzyku, nie? No. To mógłbyś wygrać jeszcze z oktawy wyżej. Na dwie możliwości. Nagle dojdzie... Kurde. Wiecie, o co chodzi. A jak ćwiczycie cały czas w kursie, to wszystkie dźwięki wam wchodzą. Każdy dźwięk jest pomyślony w czasie, nie? To bardzo charakteryzuje Gnałę, że ona jest, że ona ma wymiar taki przede wszystkim buchowy i służy ku uwolnieniu i służy ku oczyszczeniu, ale też tak jak powiedziałem, jest takim mocnym czynnikiem budującym siłę wśród ludu, także który miał odstraszyć swoją taką siłą, która widnieje właśnie w transie i w takiej głębi.
góry, staję na palcach i widzicie co się dzieje? Rozciągam całkowicie żebra do góry, tak jakbym chciał dotknąć czubka ten i później... Na tym poziomie duchowym, na tym poziomie uważności, subtelności i wniknięcia w siebie, głęboko w siebie, jesteśmy w stanie zacząć się dopiero komunikować i rozumieć siebie nawzajem, bo te wymiary są różne, natomiast ta potrzeba poszukiwania prawdy i tej pierwotnej intencji i takiej motywacji jest ta sama. Jest czymś takim, że jeśli my jesteśmy bardzo uważni i słuchamy, to muzyka ma ten wymiar duchowy, też abstrakcyjny i tam możemy pogłębić świadomość, która tak naprawdę jest ponad semantyką, poza znaczeniami słów, tylko to jest bardzo subtelny wymiar i wymaga naprawdę otwartości i skupienia. Imagine a lot of space, a lot of air.